Drodzy mili kochani, moi, witam Was ponownie już przed ostatni raz na naszym wspólnym czytaniu książki Michała Buchakowa pod tytułem Fatalne jaja. No i czytam dla Was, bo pewnie nie możecie się już doczekać, co się stanie w tym rozdziale 11, który zatytułowany jest Bój i śmierć. Płonąca wściekła noc elektryczna w Moskwie. Płonęły wszystkie lampy i w mieszkaniach nie było miejsca, gdzie by nie jaśniały lampy ze zrzuconymi abażurami. Ani w jednej dzielnicy Moskwy liczącej 4 miliony mieszkańców nie spał ani jeden człowiek oprócz niezdających sobie sprawy dzieci. W mieszkaniach jedli i pili. Jak się dało. W mieszkaniach coś wykrzykiwali i co chwila wykrzywione twarze wyglądały przez okna na wszystkich piętrach kierując wzrok ku niebu, przerżniętemu we wszystkich kierunkach przez reflektory. Na niebie co chwila wybuchały białe ognie, odrzucały topniejące blade stożki na Moskwę i nikły i gasły. Niebo bez przerwy huczało bardzo niskim warczeniem aeroplanów, szczególnie strasznie było na twerskiej i jamskiej. Na dworzec aleksandrowski co 10 minut przychodziły pociągi złożone jak się dało z towarowych i różnej klasy wagonów. I nawet cystern Oblepionych oszalałymi ludźmi, i twersko-jamską biegli gęstą kaszą, jechali autobusami, jechali na dachach tramwajów, dławili jedni drugich i wpadali pod koła. Na dworcu co chwila wybuchała trzaskająca, niepokojąca strzelanina ponad tłumem. To oddziały wojskowe zatrzymywały panikę obłąkanych, biegnących przez zwrotnice linii kolejowych z guberni Smoleńskiej na Moskwę. Na dworcu co chwila z wściekłym, lekkim pojękiwaniem wypadały szyby w oknach i wyły wszystkie parowozy. Wszystkie ulice były usiane plakatami porzuconymi i zdeptanymi. Też same plakaty pod palącymi malinowymi reflektorami patrzały ze ścian. Wszystkim były znane i nikt ich nie czytał. Ogłaszano przez nie Moskwę w stanie wojennym, grożono w nich karami za panikę i zawiadamiano, że do Smoleńskiej guberni oddział za oddziałem jadą pułki Czerwonej Armii uzbrojone w gazy lecz plakaty nie mogły powstrzymać wyjącej nocy. W mieszkaniach upuszczano i bito naczynia i wazon od kwiatów, biegano zaczepiając o kąty, związywano i rozwiązywano jakieś tłomoki i walizy, w próżnej nadziei przedostania się na plac Kałanczewski, na dworzec Jarosławski lub Mikołajewski. Niestety Wszystkie dworce prowadzące na północ i wschód otoczone były gęstymi szeregami piechoty i olbrzymie samochody ciężarowe, kołysząc się, brzęcząc łańcuchami, do góry naładowane skrzyniami, na których siedzieli żołnierze w szpiczastych hełmach ze sterczącymi ze wszystkich stron bagnetami, wywoziły zapasy złotych monet z podziemi komisariatu Ludowego Finansów i olbrzymie skrzynie z napisem Ostrożnie trycjakowska galeria. Maszyny ryczały i biegały po całej Moskwie bardzo daleko na niebie drżał odblask pożaru i dawało się słyszeć kołysząc głęboki mrok sierpnia nieustanne bicie armat nad ranem przez bezsenną Moskwę która nie zgasiła ani jednego ognia w górę ulicy Twerskiej, zmiatając wszystko po drodze, co cisnęło się do bram domów i witryn, wybijając szyby, przeszedł wielotysięczny, walący kopytami po bruku wąż armii konnej. Malinowe baszłyki kołysały się końcami na szarych plecach i koniuszki pik kłuły niebo. Tłum miotający się i wyjący, jakby ożył od razu, zobaczywszy prące naprzód, przecinające rozpłaszczony wał. Szał, szeregi. W tłumie na trotuarach zaczęto witać ich z nadzieją. Wyć! Niech żyje konna armia! krzyczały pełne zachwytu głosy kobiet. Niech żyje! odpowiadali mężczyźni. Zdławią! Zdławią! wyli gdzieś. Pomóżcie! krzyczeli schodników. Pudełka papierosów, pieniądze srebrne, zegarki leciały z chodników w szeregi. jakieś kobiety wyskakiwały na jezdnie i ryzykując kości ciągnęły z boków szeregów konnych, czepiając się strzemion i całując je. W nieustannym waleniu kopyt o bruk od czasu do czasu rozlegały się głosy plutonowych: krócej lejce! Gdzieś znów śpiewali wesoło i zamaszyście, i z koni patrzeli w migotliwym świetle reklam twarze. Czapkach malinowych na bakier. Co chwila, przerywając szeregi konnych z odkrytymi twarzami, jechały na koniach dziwne figury w dziwnych maskach, z prowadzącymi za plecami rurkami i z balonikami na rzemieniach na plecach. Za nimi pełzły olbrzymie cysterny, samochody z długimi rurami i wężami, zupełnie jak na wozach straży ogniowej i ciężkie, rozbijające bruk. Na moc zamknięte i świecące wąskimi strzelnicami tanki na łapach gąsienicowych. Przerywały się szeregi konnych i szły samochody. Zakute na moc w szare pancerze z takimi szurkami sterczącymi na zewnątrz i białymi, wymalowanymi trupimi głowami po bokach z napisem Gaz, Dobrohim. Ratujcie, bracia! wyli z trotuarów. Bijcie gady, ratujcie Moskwę! Mać, mać! Toczyło się przez szeregi. Papierosy paczkami skakały w oświetlonym powietrzu nocnym i białe zęby strzeżyły się z koni do lałych ludzi. Przez szeregi biegał głuchy i szarpiący za serce śpiew. Ani tus, ani dama, ani walet. Pobijemy gady bez wątpienia. Czterech z boków waszych nie ma! Kuczące grzmoty, ura! Spływały nad całą tą kaszą, dlatego, że rozeszła się pogłoska, że na szeregów na koniu, w takim samym malinowym baszłyku, jak i wszyscy jeźdźcy, jedzie ten, który stał się legendą przed dziesięciu laty. Postarzały i osiwiały wód skonnej gromady. Tłum wył i ku niebu ulatywał cokolwiek, uspokajając niespokojne serca krzyk: hurra! hurra! Instytut był skąpo oświetlony. Wypadki dobiegały do niego tylko oddzielnymi, niejasnymi i głuchymi oddźwiękami. Raz pod ognistym zegarem w pobliżu maneżu rozległa się jak wachlarz salwa to rozstrzeliwano na miejscu maruderów próbujących ograbić mieszkania na Wołchonki. Ruchu samochodowego na ulicy było mało. Wszystek koncentrował się przy dworcach. W gabinecie profesora, gdzie blado płonęła jedna lampa, rzucając blady pęk światła na biurko, Piersikow siedział, wsparłszy głowę na rękach i milczał. Dym warstwami snuł się wokół niego. Promień w skrzynce zgasł. W terrariach żaby milczały, gdyż już spały. Profesor nie pracował i nie czytał. Na stronie, pod lewym łokciem jego leżało wieczorne wydanie Depesz na wąskiej szpalcie, zawiadamiające, że Smoleńsk płonie cały i że artyleria obstrzeliwa las morzajski kwadratami, rozbijając złogi jaj krokodylich złożone we wszystkich wilgotnych jarach. Zawiadamiano, że eskadrilla aeroplanów pod Wiaźmą działała z wielkim powodzeniem, zalewając gazem prawie cały powiat. Lecz że ofiary ludzkie na tych przestrzeniach są niezliczone z tego powodu, że ludność zamiast tego, ażeby opuszczać swe powiaty w trybie prawidłowej ewakuacji, dzięki panice, miotała się rozbitymi grupami na własne ryzyko, pędząc, gdzie oczy poniosą. Zawiadamiano, że specjalna kaukaska dywizja kawalerii w kierunku morzajskim wspaniale wygrała bitwę ze stadami strusiów, wyrąbawszy je wszystkie i zniszczywszy olbrzymie gniazda jaj strusich. Przy tym dywizja poniosła nieznaczne straty. Zawiadamiano w imieniu rządu, że na wypadek, jeśli gadów nie uda się zatrzymać w odległości 200 km od stolicy, będzie ona ewakuowana w zupełnym porządku. Urzędnicy i robotnicy winni zachować zupełny spokój. Rząd przedsięweźmie weźmie najsurowsze kroki w celu niedopuszczenia do smoleńskiej historii, w której w wyniku dzięki zamętowi wywołanemu niespodziewanym atakiem grzechotników, które się zjawiły w ilości kilkunastu tysięcy, miasto zapłonęło ze wszystkich Stron, gdyż porzucono płonące piece i rozpoczęto beznadziejną masową ucieczkę. Zawiadamiano, że w żywność Moskwa jest zaopatrzona przynajmniej na pół roku, i że Rada przy naczelnym zarządza terminowe środki celem ufortyfikowania mieszkań, dlatego, ażeby prowadzić bój z gadami na samych ulicach stolicy na wypadek, gdyby czerwonym armiom i aeroplanom, i eskadrillom nie udało się powstrzymać najścia pełzających. Niczego tego profesor nie czytał. Patrzał szklanymi oczyma przed siebie i palił. Oprócz niego tylko dwie osoby były w Instytucie Pankrat i... Co chwila zalewająca się łzami, gospodyni Maria Stiepanowna, nie śpiąca już trzecią noc, którą spędzała w gabinecie profesora, za nic nie zgadzającego się na opuszczenie swej jedynej, pozostałej zgasłej już skrzynki. Teraz Maria Stiepanowna przytuliła się na ceratowej otomance w cieniu, w kącie i milczała. W żałośliwych rozmyślaniach, patrząc, jak czajnik z herbatą przeznaczoną dla profesora, zagotował się na trójnogu palnika gazowego. Instytut milczał, milczał i wszystko rozegrało się nagle. Z trotuaru naraz dały się słyszeć pełnie nienawiści donośne krzyki tak, że Maria Stiepanowna zerwała się nagle i pisnęła. Na ulicy zabłysły ognie latarni i rozległ się głos pankrata w stybulu. Profesor słabo zareagował na ten hałas. Podniósł głowę na chwilę, zamruczał. — Patrzcie, jak się wściekają! Cóż ja teraz zrobię? I znów wpadł w odrętwienie. Lecz było ono naruszone. Straszliwie zagrzmiały okute drzwi instytutu wychodzące na ulicę Hercena i wszystkie ściany zatrzęsły się. Potem rozpękł się olbrzymi słój zwierciadlany w sąsiednim gabinecie. Zabrzęczało i posypało się szkło w gabinecie profesora i szary brukowiec wpadł przez okno rozbijając stół szklanny. Żaby podskoczyły w terrariach i wstrzały wrzask. Zaczęła biegać, piszczeć Maria Stiepanowna, podbiegła do profesora, chwytając go za ręce i krzycząc – uciekajcie, Włodzimierzu i Patiewiczu, uciekajcie! Ten wstał z krzesła ze śrubą, wyprostował się i zgiąwszy palec haczykowato odpowiedział, przy czym oczy jego przybrały namgnienie dawny, ostry blask przypominający dawnego, natchnionego piersikowa. Nigdzie – Nie pójdę – wyrzekł. – To po prostu głupstwo. Miotają się jak wariaci. No, a jeżeli cała Moskwa zwariowała, to gdzie ja pójdę? – I proszę bardzo, przestańcie krzyczeć. Co ja mam z tym wspólnego? – Pankrat! – zawołał i nacisnął guzik. Prawdopodobnie chciał aby Pankrat uspokoił całe to zamieszanie, którego on w ogóle nie lubił. Lecz Pankrat nic już nie mógł poradzić. Łomotanie skończyło się tym, że drzwi instytutu rozwarły się i z daleka dobiegły wybuchy wystrzałów, a potem cały murowany gmach instytutu zagrzmiał tupaniem biegnących nóg, okrzykami, biciem szyb Maria Stepanowna uczepiła się rękawa piersikowa i poczęła go gdzieś ciągnąć. On wyrywał się jej, wyprostował się na całą wysokość i jak był w białym fartuchu, wyszedł na korytarz. No, spytał drzwi roztworzyły się, i pierwsze co ukazało się w drzwiach to plecy wojskowego z malinową naszywką i gwiazdą na lewym rękawie. Cofał się od drzwi, na które napierał rozwścieczony tłum plecami i strzelał z rewolweru. Potem zaczął uciekać obok Piersikowa, wołając do niego, profesorze: Niech pan się ratuje, więcej nic nie mogę zrobić. Słowom tym odpowiedział pisk, Mary Stiepanowny. Wojskowy przebiegł obok Piersikowa stojącego jak biały posąg i znikł w mroku krętych korytarzy w przeciwległym gmachu końcu. Ludzie wybiegli z drzwi, wyjąc: zabij go! Zabij! Światowego zbrodniarza! Tyś rozpuścił gady! Wykrzywione twarze, poszarpane ubrania zabiegały po korytarzach i ktoś wystrzelił. Zamigały kije, piersi, kowcokolwiek cofnął się w tym. Zamknął drzwi prowadzące do gabinetu, gdzie w przerażeniu na podłodze klęczała Maria Stjepanowna, rozpostarłszy ręce jak ukrzyżowana. Nie chciał wpuścić tłumu i zawołał rozdrażniony. To formalny obłęd! Wyście zupełnie jak dzikie zwierzęta! Co wam potrzeba? Zabył. Precz! Sto i zakończył zdanie ostrym wszystkim znanym okrzykiem: Pankrat, wypędź ich precz! Lecz Pankrat nikogo już nie mógł wypędzić. Pankrat z rozbitą głową, podeptany i poszarpany na strzępy, leżał nieruchomo w westybulu, i nowe tłumy pędziły obok niego, nie zwracając uwagi na strzelanie milicji na ulicy. Niski człowiek, na małpich, krzywich nogach, w rozerwanej marynarce, w rozerwanym półkoszulku, przekrzywionym na bok, wyprzedził innych. Dopadł do Piersikowa i strasznym uderzeniem pałki rozbił mu głowę. Piersikow zachwiał się. Zaczął padać na bok i ostatnie słowa jego były – pankrat, pankrat. Nic niewinną Marię Stiepanowną zabili i rozszarpali w gabinecie. Kamerę, w której zgasł promień, rozbili na Roznieśli terraria, wybiwszy i podeptawszy oszalałe żaby, rozmiażdżyli stoły szklanne, rozmiażdżyli reflektory, a po godzinie instytut płonął. Obok niego walały się trupy otoczone szeregiem uzbrojonych w rewolwery elektryczne i samochody straży ogniowej, czerpiące wodę z kranów. Lały strumienie we wszystkie okna, z których z sykiem długo jeszcze wydobywały się płomienie. O jacie, tego to ja też się nie spodziewałam. Przed nami ostatni rozdział, na który zapraszam was jutro o godzinie 20, ale co ten rozdział tu jeszcze może zmienić jakie rozwiązanie tutaj wprowadzić co się tutaj jeszcze stanie co z gadami co z żabami bo profesor już y, dokonał żywota ależ to książka no co co to do jutra